fajną modlitwę zgody. Była sytuacja taka, tak szybciutko chcę, bo nie chcę tutaj dużo czasu. Syn mu teraz na popołudnie chodzi, nie chcę rozkminiać i mój mąż wymyślił, że będę woziła do Warszawy mojego syna na treningi, gdzie chcemy w to inwestować. Dla mnie to nie było konieczne. Powiem, ile mnie to czasu będzie kosztowało, ile mnie nie będzie, a jeszcze jakieś inne rzeczy mam do załatwienia. Ale też takie przyszło słowo, poświęcisz się? To też mnie tak roztegociło, bo to i chodzi o dalej służbę, o mnie, tak? Czy się poświęcisz? Ale pomijając to i był już grafik i pod ten grafik plan lekcji mojego syna. I pod ten grafik już ustaliliśmy z mężem, w jakie dni to będę jeździła do Warszawy i go woziła. No i się okazało, że ten plan zmieniony został. No i nam nie było do końca to na rękę, no bo nie mam innych dni możliwości, żebym go woziła, tak? I poprosiłam mojego syna. Mówię, synu, pomódź się modlitwą zgody, bo tak czułam, że mam to zrobić. Pomodliłam się ja o to, że będzie zmienione, że tam tak po swojemu to wszystko. A mój syn powiedział amen. Zobaczyłam tą prostą jego jakby wiarę. Tak aż mnie to troszeczkę tak mówię, kurde, tak powinno być. Prosta wiara. Ale chodzi o to, że się w modlitwie zgody zgodziliśmy i się okazało, że później dostajemy informację, że przeniesione zostało z wtorku na środę i tak mogę wozić syna na treningi i jest ułożone tak, jak powinno być w naszym, co my chcemy działać dalej z synem. Amen.